sama wśród wilków. Pogotowie ratunkowe. Damy Maszę za lodówkę. Moje. Ale super. No, gołąbeczki, pora na doktora. Co dolega? Pyszczek otwieramy. Tak, paszcza, ząbki, jęzorek. I raz, i dwa, i raz, i trzy, i dwa, i trzy, i raz. To wszystko z nerwów. Zaraz was wyleczę! Zaraz was wyleczę!
się. Jeszcze jeden malutki zastrzyk i będziesz zdrów. Przyjmę Maszę za beczkę miodu. Ha, ha, ha. Niech pacjent nie ucieka! Aha! Niech pacjent mi tu wraca! Misiu! Lekarstwo ci wieziemy! Podleczymy! A wy dokąd to? Alczanie? I proszę, pacjenci mi się rozeszli. A ty lepiej lecz się miodem. Najlepsze lekarstwo. Jeszcze brakowało. Ojej, o mamusiu! Bardzo się boję! Ha ha ha!
wszystko dobrze. Znalazło się najlepsze lekarstwo. Straszne historie Maszy. Był sobie chłopiec, który najbardziej bał się choroby. Nawet jeśli kot kichnął obok, to zaraz chłopiec łapał się za serce, jakby miał zawał. Zaraz opowiem wam, jaka z tego wynikła okropna historia. Wszystkie dzieci wiedzą, że straszny stary staw na pustkowiu to przeklęte miejsce. Nie jest wcale wielki i dość płytki, ale dziewczynki i tak bały się chodzić tam same. Podobno żyją tam oślizgłe ropuchy, wielkie krwiożercze pijawki, a nawet prawdziwy potwór wodny. Dzielni chłopcy zdecydowali, że chcą złapać tego wodnego potwora. Spakowali plecaki i przygotowali się do drogi. Krzyś i Grześ przynieśli jakieś stare deski i zaczęli robić z nich tratwę, na której będą pływać. Tak strasznie głośno uderzali młotkami, że mały Staś się przestraszył i zaczął biadolić. Nie walcie tak głośno! Zobaczycie, sam się zaraz rozwalę! Krzyś i Grześ go nie słuchali. Zdążyli postawić już maszt, rozwinąć żagiel i złapać wiatr. A mały Staś tylko pociągnął swoim zasmarkanym nosem i narzekał. Oj, jak strasznie! Jest taki silny wiatr i złapaliśmy go w żagle. Jak złapią ospę wietrzną, to mogą mnie zarazić. Mały Staś wygrzebał szybko apteczkę, którą babcia włożyła mu do plecaka na wszelki wypadek. A Krzyś i Grześ złapali jakiś pień i zaczęli odpychać się nim od brzegu. Już po nas! Pomyślał mały Staś. Od tego pnia mogą przecież zarazić się tężcem. Aby nie zarazić się tężcem, mały Staś założył na zasmarkany nos papierową maskę, którą jego babunia na wszelki wypadek włożyła mu do apteczki. Chłopcy odpychali tratwę, aż mocno się spocili i poczerwienieli. A mały Staś pomyślał, że to muszą być objawy różyczki. Wziął z apteczki słoik zielonej maści i cały się nią wysmarował, by nie zarazić się różyczką. Krzyś i Grześ zaczęli śpiewać. Hej ty, lesie zielony! Hej ty, w ciężkiej pracy pomóż nam! I tak mocno się odepchnęli, że stracili równowagę i do wody polecieli. Wtedy mały Staś zaczął panikować i ze strachu krzyknął: aaa! Przez tych głupców zarażę się puchliną! I wyciągnął kombinezon nurka, który jego babunia na wszelki wypadek włożyła mu do apteczki. Krzyś i Grześ wydostali się ze stawu i zaczęli się śmiać. A tam, na tratwie, siedział potwór w stroju nurka z zieloną mordą i w papierowej masce. Krzyś i Grześ się go nie bali. Złapali potwora i chcieli przestraszyć nim dziewczyny. Ale dziewczyny się nie bały. Od razu zauważyły, że to nie wodny potwór, tylko mały Staś, bo głośno pociągał zasmarkanym nosem. A wy znacie takich ludzi? Sami smarkają, kichają i na chorobach się znają.
wszystkie dzieci ciągle straszą, że zarazą się zarażą. Jęczą i plotki rozpuszczają, które ludzi przerażają. Także z aptek wykupują leków półkę całą. Jeśli plotek się nie boisz i codziennie się hartujesz, ćwiczysz dzielnie i starannie, jeśli myjesz się dokładnie, no i jesz owoce. Wtedy żadne zarazki ani choroby, żadne wirusy ani mikroby nigdy ciebie nie dopadną. Bajeczki Maszy. Powiedzcie, słoneczko moje, pierniczki jadacie? A kto je zrobił, nie wiecie. To posłuchajcie, co wam opowiem. Żyli sobie siostrzyczka i braciszek. Jaś i Małgosia. Ich rodzice pojechali na jarmark za sprawunkami. Jaś i Małgosia nie posłuchali się rodziców. Poszli do lasu i zabłądzili. Las był ciemny i ponury. Patrzą, a w jego środku piec stoi. A w piecu pełno pierniczków, aż się wysypują. Zdziwili się Jaś i Małgosia. Aż tu nagle piec przemówił do nich strasznym, chociaż ludzkim głosem. Zjedzcie, dzieci, moich pierniczków! Jaś ucieszył się bardzo, ale siostrzyczka Małgosia szepcze mu na ucho. Lepiej nie próbuj tych pierniczków, nie wiadomo co to. Braciszek jej nie posłuchał i zjadł wszystkie pierniczki. I jak nie zacznie zawodzić, pić mi się chce, pić, pić! Wiedziałam, że tak będzie, pomyślała Małgosia. A braciszek jak na złość jeszcze do tego czkawki dostał. Aż to nagle brąc i rzeka mleka z kisielowymi brzegami się pojawiła. Już dobrze, przestań wyć, mówi siostrzyczka do brata. Zaczekaj tu, kisielku z mleczkiem zaraz ci przyniosę. Ale braciszek, o, źle wychowany, nie chce niczego słuchać, potrawi się turla i krzyczy. Nie będę na nic czekał. Napije się wody z tego śladu po koźlim kopytku. No, co to za niemądry chłopiec? Przecież wie, że z kałuży pić nie wolno. Tam są bakterie. Ale on i tak się nie posłuchał. Stanął na czworakach, wysunął język i zaczął pić ze śladu po kopytku. Małgosia jak na złość ugrzęzła w kisielowych brzegach, więc tylko krzyczy do niego. Braciszku, nie pij tej wody, bo się w koziołka zmienisz. A brat nie zwraca na nią uwagi i spokojnie sobie chłebce. Jakie tam w tej wodzie bakterie były, to ja nie wiem. Grunt, że nagle mały Jaś cały pokrył się sierścią. A rosnąca nieopodal jabłonka przymilnie mówi do niego tak. Popróbuj, Jasiu, moich jabłuszek. Jaś spróbował. I na głowie mu rogi wyrosły, a na nogach kopytka. Całkiem się zamienił w koziołka. O tak. A wtedy właśnie przelatywały tamtędy dzikie łabędzie i usłyszały, jak na dole coś głośno ciamka. A to koziołek jabłka łapie i tak jezgrabnie chrupie, że nawet ogryzki nie zostają. Zdziwiły się dzikie łabędzie i postanowiły koziołka babie Jadze pokazać. Zleciały w dół i porwały Jasia do chatki na kurzych łapkach. A koziołeczek tak się babie Jadze spodobał, że taki gładziutki, taki mięciutki, taki tłuściutki, że zachciało się babie Jadze zjeść koziołka. Rozpaliła więc w piecu, podśpiewując sobie. Miała baba koźlątko, 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 upiekła je na miękko, hej! Wystraszył się koziołeczek i zameczał w głos na cały las. Ogień zapalony, garnek nastawiony, nóż już naostrzony. Zjeść mnie tu chcą! I co sił w nogach rzucił się uciekać z powrotem w tamto miejsce. No tam, gdzie jego siostra wyłaziła z kisielu. Baba Jaga patrzy, a tu koziołek jej uciekł, więc posłała dzikie łabędzie za nim w pogoń. Mała Małgosia siłą wyrwała się z kisielu, złapała braciszka na ręce. Ale że nie wiedziała, gdzie by się tu schować, to się rozpłakała. W
Wtedy piec zawstydził się, że nakarmił Jasia takimi pierniczkami i ukrył biedne dzieci. A dzikie łabędzie przeleciały obok. Jeszcze długo potem Małgosia błądziła po lesie. Ale braciszek Koziołek nosem wywąchał drogę do domu. Tam już mama z tatą z jarmarku wrócili. Potem długo jeszcze wozili Jasia po różnych doktorach i zastrzyki różne mu robili, dopóki znów człowiekiem się nie stał. Więc wy lepiej żadnego jedzenia w obcym miejscu nie próbujcie. Ani wody surowej nie pijcie, tylko przygotowaną. Bo jeszcze w koziołka się zamienicie, a lekarze nie pomogą. Misiu! Uwaga, jadę! Słyszysz? Ja już tak więcej nie zrobię. Pomóż mi. Eter. Aha, czyli to się nada. A jak on kichnie? Ale się porobiło. Bo my tu, A, o to chodzi. No bo to było jakby tak... Mróz, słoneczko, dzień przecudny. Wielofunkcyjny skuter śnieżny. Witamy uczestników zawodów. Uwaga, jadę! Jadę!
czekaliśmy. Misiu, uważaj, choinka! Potrzebny pasek. Zasłużyłam. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet